Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Maria. Cześć, Michał. Wspólnie prowadzimy Agnię Ajurwedę od 2013 roku i czołową polską szkołę ajurwedy, która kształci konsultantki ajurwedyjskie. Dzisiaj na tapetę bierzemy kolejny temat. Ajurweda dla osób po 50, po 60. Kiedyś, jak byłam dzieckiem, to o tym wieku mówiło się, że to już jest wiek senioralny. Natomiast większość naszych klientek na słowo seniorka się bardzo oburzyła, dlatego widać, że się przesunęła ta granica. O seniorach mówimy teraz 70-80, a 50 i 60 to się wydaje pełnia życia, dojrzałość i zdecydowanie świetny okres, żeby zaczerpnąć z mądrości ajurwedy na kilka sposobów i z kilku przyczyn. Zacznę od tego, że na starość podnosi się wata. W ogóle ajurweda uczy, że życie człowieka można podzielić na trzy okresy. Okres dzieciństwa, okres dorosłości i okres tej późnej dorosłości, starzenia się. I o ile w okresie dzieciństwa dominuje kafa, to znaczy, że każdy człowiek, który jest dzieckiem, niezależnie od indywidualnej kombinacji waty, pity i kafy, będzie miał więcej kafy. Na marginesie, dlatego diagnoza prakriti u dzieci jest utrudniona, bo wszystkie dzieci mają takie okrągłe kafanoski, okrągłe oczka, gładką buzię. Pyzowate. Mają te cechy kafa, które potem, jak przechodzą do wieku nastoletniego, zaczynają się wyostrzać i spod tej kafy, że tak powiem, wyłazi wata i pita. Z kolei w środkowej części życia, wtedy kiedy zakładamy rodziny, zaczynamy kariery, budujemy domy, wtedy na wszystkich nas w tym środkowej części życia, na nas teraz oddziaływuje pita. To znaczy znowu, że niezależnie od indywidualnej konstytucji, jak mówimy w ajurwedzie, będzie czuć więcej tej pity, będzie ona może bardziej dawać się we znaki na poziomie ciała, na poziomie umysłu. I przechodząc do dzisiejszego tematu, każdy, kto przechodzi przez 50, kiedyś się mówiło o 55, ale mam wrażenie, że przy tak dużej liczbie czynników podnoszących watę, mimo tego, że określenie senior powędrowało do 70+, to takie różnorodne zaburzenia waty, które kiedyś były trochę później, zaczynają się wcześniej, bo w tym okresie, właśnie trzecim okresie naszego życia, tej późnej dorosłości, dominuje czy króluje wata, a to znaczy, że niezależnie od tego, czy jesteś kafą, pitą kafą, watą pitą i tak dalej, wata bierze cię we władanie i będzie się pojawiać na różne sposoby na poziomie ciała i na poziomie umysłu. A te sposoby, na jakie się przejawia, najczęściej są bardzo dotkliwe. Im więcej masz waty w swoim prakriti, tym bardziej ta wata będzie ci na starość dawała w kość. Im masz jej mniej, tym ona będzie mniej uciążliwa, ale też się będzie pojawiać. I na prostym przykładzie pokażę, jak to działa ze snem. Sen to jest coś, co u waty, u osób, które mają dużo elementu waty, sen jest na wagę złota, bo taki dobry, mocny, regenerujący sen, tu Michał, masz swoje doświadczenia, tak. To jest na wagę złota, bo wata śpi jak przysłowiowy zając pod miedzą, wybudza się, ma trudności z zaśnięciem i widzimy, że jak ludzie przychodzą do tej późnej dorosłości, właśnie koło 50, ale ja też widzę u klientek, że to się zaczyna nawet tak wcześnie jak późna 30-40, że tak u mnie, że ten sen zaczyna mieć trochę gorszą jakość, czyli trudniej zasnąć, krócej śpimy, mamy taki bardziej czujny sen, czyli wcześniej po prostu jak głaz, a teraz byle jakiś szmer nas wybudza. I niestety to z czasem się nasila, co może prowadzić do takiej sytuacji, że masz, jak nie jedna z klientek, którą kojarzę z twarzy, z imienia, masz na przykład 55 lat i zawodowo, i rodzinnie jesteś spełniona, ugruntowana i osadzona, ale cierpisz na bezsenność, która sprawia, że po wypełnionym brzegi nie układzisz się do łóżka i nie możesz usnąć, a jak usypiasz, to bardzo szybko się wybudzasz,
No i tam się później zaczyna stymulowanie się używkami, kawą, cukrem, żeby jakoś się rozbudzić i cały czas jest takie poczucie, że brakuje tego momentu głębokiego, regenerującego snu. Niestety, tak jak powiedziałam, ta tendencja z wiekiem się będzie nasilać. Ja to obserwuję, jak byłem młodszy, ja zawsze miałem problemy ze snem. Już w dzieciństwie, jak byłem nastolatkiem, wtedy spałem bardzo krótko, parę godzin co noc. Potem jak byłem pełnoletni, wtedy świadomie zarabiałem nocki, bo to była wolność, więc chodziłem spać, jak Marcia się budziła. I też spałem po 4-5 godzin. Potem jak zacząłem pracę i byłem bardzo zmęczony, mój sen jeszcze bardziej się pogorszył. Spałem czasami nawet po 2 godziny na dobę, co bardzo się odbiło na mojej wacie i na mojej picie też i ogólnie na moim zdrowiu mentalnym. Potem jak zaczęliśmy się interesować z Marcią Ayurvedą i tak dalej, skorzystałem z ziół, skorzystałem z jogi, skorzystałem z Ayurvedy, z takiej pomocy, jak chodzi o panchakarmę, o różne zabiegi, znaczy chodzi częściej na masaże i mój sen się pogłębił, polepszył, teraz śpię świetnie. Ale zauważyłem, że jak nie dbam o mój sen, to bardzo delikatne czynniki, które kiedyś nie miały znaczenia, teraz mają ogromne znaczenie, potrafię nie spać całą noc. I to zdarza się bardzo rzadko, ale niestety, chociażby spojrzenie na telefon na 10 minut przed snem, nie mogę spać całą noc. Lekka taka emocjonalna część w moim życiu, związana z moją rodziną, która nie daje mi spokoju, wycina mnie całkowicie na całą noc. Małe rzeczy powodują, że ja nie śpię kompletnie. I jak ja nie dbam o mój sen teraz, to on jest jeszcze gorszy niż kiedykolwiek, a dzień później, czyli po nieprzespanej nocy, moja wata jest podniesiona, moja pita jest podniesiona, ja się czuję fatalnie i wszyscy mnie w domu unikają i ja się sam staram izolować od innych. Bo to jednak wpływa na nas. Więc w momencie, jak wchodzimy w ten okres waty, czyli 50, 45, 50, 55, 60 i w górę, to będzie jeszcze trudniej nam tą watę uspokoić, tym bardziej trzeba o nią zadbać, tym bardziej trzeba zadbać właśnie, tak w moim przypadku, o sen. I teraz, Michał, powiedziałeś przed chwilą 40-45, a zaczynaliśmy od tego, mówiąc, że 50 czy 55. Czemu to schodzi w dół? Czemu ta linia się przesuwa? Czyli tak jak mówiłam wcześniej, z jednej strony senior to ktoś, kto ma 70 lat, a z drugiej strony widzimy te objawy wieku tej właśnie późnej dorosłości, jak zaczynają się coraz wcześniej. Bo jest taka zasada w Ajurwedzie, która mówi, że nadmiar pity prowadzi do zaburzeń waty. Czyli jak jesteśmy w tej dorosłości, w tym załatwianiu, rozwijaniu, budowaniu, karierze. W tej karierze, w tej rodzinie, w tych projektach i wchodzimy w taki tryb po prostu realizowania różnych zadań, obowiązków od rana do wieczora, to szybciej jakby zużywamy się, że tak powiem, czyli szybciej ten nadmiar obowiązków zaczyna sprawiać, że podnosi się element waty. Świetnie to widać przy zaburzeniach tarczycy, które często pojawiają się osób wcześniej doskonale zorganizowanych, takich, które dźwigały cały świat na swoich ramionach, perfekcjonistek, ogarniętych po prostu na 100 możliwych sposobów. Chodzą późno spać, wstają wcześniej rano. Aż w którymś momencie już nie ma zasobów na to i pojawiają się tu różnego rodzaju objawy, które odcinają ich nawet dosłownie, myślą wolniej, tracą koncentrację, mają problemy z pamięcią, są takie właśnie nieogarnięte, niezazbierane, trzeba wszystko zapisywać, żeby nie umknęło. Widać, jak bardzo podnosi się wata wskutek tych zaburzeń pity. A to znaczy, że to, o czym mówimy, to przestaje już dotyczyć ludzi, którzy naprawdę mają 60-65 lat, przeszli na emeryturę i teraz chcą zadbać o swoją watę, tylko często objawy podniesionej waty typowe dla wieku właśnie takiego późnej dorosłości zaczynają się już wcześniej. I część z nich ma takie, to są takie kluczowe, globalne rzeczy związane ze snem, które, no brak snu, tak jak powiedziałeś, ogromne ma konsekwencje i w zdrowiu psychicznym, i w nastawieniu, a naprawdę opłaca się dbać o nastawienie w tych wymagających czasach, w których żyjemy i w sensie regeneracji wszystkich układów, szczególnie wątroby, która ma kluczowe znaczenie w odtruwaniu organizmu. No, ale są też
Jeszcze inne aspekty, i takim aspektem, na które szczególnie kobiety zwracają uwagę, jest pojawiające się oznaki starzenia się na skórze, ale takiego właśnie przyspieszonego, nieadekwatnego do wieku. Czyli nagle te cienie pod oczami jeszcze ciemniejsze, nagle te zmarszczki jeszcze głębsze. Worki pod oczami jeszcze większe. Nagle okazuje się, że trzeba by miesięcznie nie wiem co robić z tą twarzą i ile pieniędzy wydawać na kosmetyki, bo widać tą suchość, widać tą szorstkość. I to wszystko to są objawy podniesionej waty. I tu znowu Ajurweda, tak jak w przypadku snu, kłania się dinacharya, rytm całodobowy, zioła balansujące układ nerwowy i szereg naprawdę fantastycznych rozwiązań, które wymagają trochę czasu, żeby je wdrożyć, ale zdecydowanie działają, to w przypadku skóry kłania się abhyanga. Masaż całego ciała, olejowanie ciała i stosowanie oleju do pielęgnacji, to w sensie kosmetyku, który działa od zewnątrz i od wewnątrz, ale od zewnątrz, ale od wewnątrz też picie wody, nawadnianie się. Niejednokrotnie jak rozmawiam z klientkami, zadaję pytanie, ile dziennie wypijasz, no to padają jakieś takie nawet całkiem sensowne liczby, cyfry typu, nie wiem, 1,5 litra, 2 litry, póki nie wejdziemy w szczegóły czego. I na przykład okazuje się, że to jest tylko kawa, albo tylko zielona herbata, albo tylko ziołowe herbaty. Jest tam stosunkowo niedużo wody, a jak jest woda, to ona jest najczęściej albo w temperaturze pokojowej, albo zimna. I często też klientki mówią o tym, że nie chcą pić więcej, bo im więcej piją, tym więcej sikają, co jednoznacznie pokazuje, że woda jest... Albo puchną, w zależności jak to ma, że woda jest wlewana, ale nie jest absorbowana, nie jest przyswajana. Bo to, co nam wygładzi skórę, to, co nas odmłodzi, no to ta woda, którą my rzeczywiście wciągniemy do środka swojego ciała. Te dobre tłuszcze z jedzenia, halo masło klarowane, i te dobre tłuszcze, czyli olej sezamowy, którymi pielęgnujemy ciało, które jesteśmy w stanie zasymilować, przyswoić, one będą wypełniać to, co się pogłębia, co robi się bardziej suche, co robi się bardziej szorstkie, bo ciepła woda i olej balansują watę. A skoro już wiemy, że w tej, w cudzysłowie, starości wata się podnosi, to wiadomo, że ciepła woda, nawadnianie, takie, w których rzeczywiście wchłaniasz wodę, i stosowanie oleju do codziennej pielęgnacji będzie te procesy po prostu spowalniać. Jak też mówiłaś o skórze twarzy, to przypomnijmy sobie kilka zajęć z różnymi osobami, jak mieliśmy od masażu twarzy, i tam było właśnie o tym, jak skóra na twarzy się starzeje i jak temu zapobiegać, więc chociażby z Ajurwedy, no pierwsze masaże, potem z Kobido i tak dalej, to zawsze się powtarzało to samo, więc nikt nie patrzy na twarz jako na szereg mięśni. Na twarzy też mamy mięśnie. I to dużo. I to bardzo dużo. I teraz, jak ktoś z nas oglądających ćwiczy, to wie, że po każdych ćwiczeniach potrzebna nam jest regeneracja tych mięśni, żeby one mogły nabrać formy, żeby były lepsze, w lepszej formie i tak dalej. I tak samo jest z naszą twarzą. My twarzą non-stop ruszamy. Non-stop ruszamy ustami, a tam jest kilka mięśni wokół ust. Non-stop ruszamy z żuchwą, bo mówimy i przeżuwamy, i jemy, i gryziemy. Non-stop też myślimy, więc te tutaj wszystkie zmarszczki nam pracują. Uśmiechamy się, więc te wszystkie mięśnie cały czas pracują. I teraz po pierwsze, możemy te mięśnie ćwiczyć poprzez różne ruchy twarzą, nie? To jest jedna rzecz. Dwa, możemy twarz masować lub sami sobie, lub chodzić do specjalisty na masaż Kobido, który jest genialny, który pobudza wszystko, ale przede wszystkim, tak jak rozmawialiśmy właśnie wcześniej o śnie, te mięśnie, jak nimi poruszamy, one muszą się zregenerować. Kiedy się regenerują? W czasie bardzo dobrego, głębokiego snu. Więc znowu, jakość naszej skóry i wygląd tej skóry, jak szybko się starzejemy, zależy od tego, jak dobrze śpimy. Ponieważ to bezpośrednio działa nawet na nie samą skórę, ale na to, co jest pod skórą, czyli na wszystkie tkanki. Czyli regeneracja naszych tkanek podskórnych to jest dobry sen. A druga sprawa to jest właśnie zbalansowana dieta, bogata w zdrowe tłuszcze, bogata w zdrowe białka, mała ilość cukru
i przede wszystkim mało używek płynnych typu alkohol, kawa, zielona czy czarna herbata, bo to też są używki, bo zielona herbata jasne jest zdrowa, ale jest niestety używką, natomiast więcej wody. A przede wszystkim ciepłej wody, tak jak Marcia powiedziała, unikamy wody z lodem, bardziej ciepłą, ponieważ nawet jak zjemy najlepszy, najzdrowszy posiłek i zapijemy to wodą zimną z lodem, czy zapijemy to kawą, to efekt jest bardzo podobny. Nasze trawienie nie jest tak dobre, jak powinno być, natomiast jeżeli odpoczniemy, do posiłku pijemy małe ilości wody, a po jakimś czasie, po posiłku znowu chcemy się czegoś napić, to najlepiej właśnie napić się trochę ciepłej wody, ponieważ wchłaniamy lepiej te składniki odżywcze z trawienia i nawilżamy lepiej nasze jelita, a to odpływa na naszą właśnie skórę, więc dieta, nawodnienie się oraz bardzo dobry sen i dbanie o higienę twarzy, czyli masaże twarzy lub ćwiczenia twarzy wpływają na starość, na starzenie się skóry. Na wolniejsze starzenie się skóry. Wolniejsze starzenie się skóry, dokładnie. No dobrze, wygląda na to, że kilka tematów udało nam się poruszyć, ale powiem Wam szczerze, że jeszcze co najmniej dwa albo trzy przychodzą mi do głowy, więc zróbmy tak, że tu się zatrzymamy i to będzie koniec części pierwszej, a zapraszamy Was już od razu do posłuchania drugiej części, w której będziemy kontynuować temat tego, jak Ajurweda może posłużyć Ci, jeśli masz już ten wiek powyżej 50, 55, a może nawet wcześniej, ale widzisz, że to są Twoje tematy, bądź też, jeśli masz pod swoją opieką kogoś, kto jest faktycznie w wieku senioralnym, bo to jest temat, który też się często pojawia w rozmowach z naszymi klientkami, które mają pod opieką na przykład starzejącą się mamę albo trochę starszą i bardziej schorowaną siostrę. Także serdecznie zapraszamy do drugiej części. Dzięki, cześć Wam.